Estetycznie wyglądający dach jest wizytówką każdego domu. Jednak znacznie ważniejsze od walorów estetycznych jest to, aby był szczelny. Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoli uszczelnić przeciekający dach i dodatkowo zachować jego estetyczny wygląd? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu renodachu. Folii w płynie do stosowania na pokrycia dachowe. Dzięki swoim unikalnym właściwościom zapewnia ona estetyczny wygląd i daje gwarancję wodoszczelności. Renodach posiada wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że jest bardzo uniwersalnym i skutecznym środkiem. Oprócz tego, że jest odporny na bardzo wysokie temperatury i promieniowanie UV, jest także wysoce elastyczny, co sprawia, że można go aplikować nawet na pracujące podłoża. Posiada wysoką przyczepność do wielu rodzajów powierzchni budowlanych, a także jest paroprzepuszczalny, co pozwala odparować wodzie z zawilgoconych wcześniej konstrukcji. Wspomnieliśmy już, że Renodach posiada bardzo dużą przyczepność do różnego rodzaju powierzchni budowlanych. Jakie powierzchnie mamy na myśli? Renodach można stosować na papę asfaltową, eternit, beton, blachę ocynkowaną, dachówkę betonową, dachówkę ceramiczną, materiały drewniane, gąty bitumiczne, a także powłoki smołowe. Renodach jest dostępny w 5 podstawowych kolorach, jednak sezonowo i na życzenie klienta dostępne są inne kolory RAL. W skład 5 podstawowych kolorów wchodzi szary, grafitowy, ceglasty, brązowy i biały. Co będzie nam potrzebne do aplikacji folii dachowej? Pędzel, najlepiej o twardym włosiu. Do nakładania możemy także użyć wałka. A do wymieszania produktu potrzebne będzie nam mieszadło. Warto wspomnieć o tym, że Renodach możemy nakładać natryskowo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w karcie technicznej produktu. Przed nakładaniem masy należy ją dobrze wymieszać, unikając przy tym niepotrzebnego napowietrzania. Podłoże, na które aplikujemy folię w płynie, musi być mocne i nadające się do obciążania. Wszelkie luźne części, pęcherze, wybrzuszenia oraz substancje zmniejszające przyczepność należy usunąć. Jeśli powierzchnia była zagrzybiona, to należy zastosować preparat biobójczy. W przypadku stosowania na blachę, powierzchnia powinna być zmyta i odtłuszczona. Jeśli występują oznaki korozji, blachę należy mechanicznie oczyścić. Pierwszą warstwę aplikujemy za pomocą pędzla lub wałka. Jak widzimy, masa bardzo dobrze kryje, jednak nie powinno być to mylące i należy pamiętać, że wymagane jest zaaplikowanie co najmniej 2 warstw tego produktu. Najlepiej jest aplikować farbę w 2 operacjach roboczych w 24-godzinnych odstępach. Należy pamiętać o tym, aby prac nie prowadzić podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Zużycie folii jest zależne od podłoża, na które jest aplikowana, oraz od ilości warstw, jakie chcemy nałożyć. Na przykład na blachę zużycie będzie wynosić około 0,5 kg na metr kwadratowy. Na papę, w zależności od jej stanu, około 1 kg na metr kwadratowy. A na beton, około 3 kg na metr kwadratowy. Teraz wykonamy 2 testy, które wykażą, czy Renodach jest elastyczną, mostkującą rysy
wodoszczelną masą. Na początek wykonamy test na gąbce do mycia, która pokaże, że Renodach jest środkiem wysoce elastycznym i zapewnia wyjątkowe właściwości wodoszczelne. Gąbkę malujemy folią w płynie. Następnie zanurzymy ją na parę minut w wodzie. Następnie przecinamy gąbki. Po przecięciu sprawdzimy, czy do gąbki dostała się woda. Jak widzimy, gąbka nie nasiąkła nawet kroplą wody. Do tego na przykładzie gąbki widać, jak elastycznym produktem jest Renodach. Test powtórzyliśmy po kilku dniach. Jak widać, gąbka nadal nie chłonie wody i jest wysoce elastyczna. Drugi test, który wykonamy, pokaże, że Renodach posiada wysoką zdolność mostkowania rys. Najpierw przecinamy papę na krzyż. Następnie malujemy ją folią. Jeżeli w papie występowałyby większe ubytki, najpierw należy zastosować szpachlę dekarską ze specjalnymi włóknami. Po jednym dniu sprawdzamy, czy papa w miejscu przecięcia będzie przepuszczać wodę. Jak widzimy, do wiadra poniżej nie dostała się woda. Jeżeli interesuje Cię zakup tego produktu, odwiedź nasz sklep internetowy hydroizolacje24.pl lub zakup produkt na Allegro. Linki znajdziesz w opisie.